zła. I ten, kto psa z widzenia zna, że tam, gdzie jest już koniec psa, pies zwykle jakiś ogon ma. Ogon ma każdy miś czy as, choć różne są u różnych ras. Przybierają formy, bo na psi ogon nie ma normy. Są więc ogony jak z piór boa, są pełne wdzięku zabijasy, są egzemplarze ekstra klasy i zwykłe sztuki jak kiełbasy. A wszystkie te ogony psie kiwają się przez wszystkie te ogony psie kiwają się przez całe dnie, przez całe dnie, w bok, w dół i w górę, bo pies już taką ma naturę, bo ma naturę taką pies, że ogon psa wciąż w ruchu jest. A o czym mówią te ogony? Że pies jest zadowolony, że dobrze mu, że cały świat jest pozbawiony większych wad. Ech, psy, cóż wy o świecie wiecie? Czytać? Na szczęście nie umiecie, bo gdybyście tak do gazet zajrzały, radia wieczorem posłuchały, to byście tymi ogonami już tak beztrosko nie machały.